Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Ball Sparking Zero. Jesteśmy w trakcie rozgrywania sagi Trunksa z przyszłości i jesteśmy teraz na jednym z rozdroży. Mianowicie możemy podjąć inną kwestię dialogową. Czy pomóc naszemu ojcu Wegecie, czy też zostać przy planie Gohana. I tutaj mamy jakieś rozgałęzienie, które być może będzie prowadziło do innych walk. Więc, no, musimy sobie to sprawdzić. Musimy zaczynać sprawdzać właśnie te what ify. Chociaż ostatnio doprowadziliśmy do Sparking Episode, więc wydaje mi się, że tutaj nie będzie już aż tak spektakularnie. No, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Więc startujemy sobie to miejsce. I pozwolimy sobie skipnąć do miejsca, w którym będziemy mogli podjąć tę decyzję. I przypominam, że jeszcze mamy do rozegrania wątek, sagę Goku Blacka. Co z planem? No właśnie, co z planem? Zostańmy z Gohanem. To jest ta różnica. Wcześniej ruszyliśmy za Vegetą. Zobaczymy, co się stanie teraz. Trunks trzyma się planu Gohana. Zostaje z sojusznikami i walczy zespołowo. Wszystko się jednak zmienia, kiedy Kale z Wszechświata Szóstego wpada w szał i obiera sobie za cel Goku. Gohan i Trunks natychmiast ruszają spróbować uśmierzyć jej nienasycony gniew. A, czyli tak to działa, tak? Dobrze. A, Goku! Dobra, doładujmy się. A, nie daje nam się doładować aż tak mocno. Ajajajajaj. Doładujemy się? No nie, kurde, przyleciała. Przyleciało babiszcze. Ach, kurde, odbija mocno. I teraz wchodzę ja. Pik! Pod brzusze. Cyk, karczycho. Cyk, rzucamy do góry. Ja jestem ciekaw, w jaki sposób on rzucił do góry, kręcąc w poziomie. Dobra, Kamil, szukasz w ogóle do jakiegoś wytłumaczenia. O! O, wystarczyło tylko odpowiednio wytrzymać. Okej. Okay. Okej. Okay. Zobaczmy, co z tego wyniknęło. Trunks i pozostali nie mogą utrzymać rozświeczonej sajanki w ryzach. W ostatniej chwili pojawia się jednak Jiren, który pozbywa się jej jednym ciosem. Nie tylko Kel zostaje jednak odrzucona ciosem największego wojownika Wszechświata 11. Sięga on również Trunksa i Gohana. Już myślałem, że wylecieli za arenę. Rozdzielony z Gohanem Trunks zmuszony jest do samotnej walki przeciwko żołnierzom Dumy. Toppo i Dyspo. Widząc, z jakim zapałem ci wojownicy walczą o dobro swojego wszechświata, Trunks zaczyna się wahać. Czy jego życzenie nie jest egoistyczne? Niepewność ta staje się niemalże zgubą Trunksa. Do walki dołączają jednak androidy 17 i 18. Ach, ten skubaniec. Szybki, 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 szybki. Też potrafię się doładować. O. O, trafił. Ajajajajajajaj. A próbowałem ze wszystkich sił, żeby jednak nie trafił. Straciłem dosyć sporo życia w tym ataku, ale mam nadzieję, że on również. Znaczy, ginąć to nie możesz, bo inaczej zostaniemy wyeliminowani. Turnieju.
Więc mam nadzieję, że nie zginiesz. Oho. United Justice Stream! Ha, i co? Teraz ja. Mamy powtórkę z rozrywki, nie? On zaatakował nas tym ultraatakiem na parkingu. Ale na szczęście udało nam się przyjąć to na blok. A. No pięknie, jeszcze w topko. No i jest lipa, bo dostanę tym. Chociaż nie, chyba udało się. Na szczęście. No. O kurde, poleciał do góry. Niedobrze, najgorsze co mógł zrobić. Już, już. Oho. No. No. Już? Skubany. Ale mi ściągnął hapsów. Ajajajajaj, niedobrze. On ma takie wielkie łapy. Powinien być wyeliminowany. W ogóle nieproporcjonalny gnojek. No, może się uda? Tak jest. Bliziutko. Let's go. Byle go odrzucić jak najdalej i załadować się jeszcze raz. Czyli trzeba było co? Przetrwać? Użyj Android 17 w bitwie 5 razy. Przecież... Nie użyłem ich w ogóle. No to zostaliśmy z 17. まったく、こんなところで脱落するとはね。あとのことはあんたたちに任せるとするよ。あ、任せてくれ、18号。さて、俺は別の戦場に行くとするか。何を悩んでいたか知らないが、もう迷いは晴れたみたいだからな。17号、生き残ってくれよ。17号。お前もな。 Nie można się dać nikomu zabić tutaj, bo by został wyeliminowany. Nie przyznano dodatkowej smoczej kuli, ponieważ masz już maksymalną liczbę Kurde, zapomniałem, że faktycznie musimy wydać te smocze kule znowu. Trunksowi udaje się odrzucić odczuwane wcześniej wahanie. Rzut oka na zegar mówi mu jednak, że nie ma już wiele czasu do końca turnieju. Nawet w walce 5 na 1 zawodnicy Wszechświata 7 nie są w stanie pokonać Jirena. Android 17 pada na deski, z areny zostaje wyrzucony nawet Vegeta. Zdaje się, że to może być dla Wszechświata 7 koniec. Już na skraju porażki Vegeta przekazuje Goku pozostałą ki, wzmacniając moc jego ultra instynktu. Choć jest ona potężna, to niestety stanowi dla Trunksa zbyt duże obciążenie, aby mógł jej długo używać. Jest już bliski kresu sił. W momencie, kiedy Jiren już przymierza się, żeby wykończyć Trunksa... Ooo, Pogerson, Gohan! Pojawi się Gohan i przyjmuje cios w jego miejsce. Tak, jak było w przyszłości, nie? Gohan zawsze gigaczat. Gohan-san o ikkaerasetai to migatte
innego. Orega, その程度の力で俺に勝てると思うな。まったく騒がしい奴だ。おかげで起こされてしまったじゃないか。17個。おまけにムサクで奴に突っ込むとはな。だがそうでもしないと正気も見えてこないか。じゃあ俺がフォローしてやる。お前はそのまま無茶をしてみろ。トランク。やるぞ。Proszę. Trunks razem z 17. Finale Flash! O kurwa, nie przepuszczę! Cikara, tada, cikara da. Cegi nante mono to kankie ga nai. Cikara o motte. A, on odbija każdy cios. Ej, przecież zniknąłem mu za plecy. Teraz ja. Co? Przecież on już to zrobił zaraz przed tym, jak ja wykonałem super atak. No come on! Dobra, poleciał sobie. Kurde. Teraz ja? Dobra, wjeżdżamy w niego. Tak jest! Mamy szansę. Jak go teraz jakoś tak zaszachujemy, że będziemy cały czas w niego atakować tym ultraatakiem, to może się to udać. Byle za dużo na papę nie przyjąć. No i kurde, będę lipa, będę bez energii. Chociaż... To jest git. Wypadł. Za mapę go, kurde, będzie szybciej. W ogóle fajnie, jakby to była taka mechanika, nie? Że można kogoś wypchnąć faktycznie za mapę. No, może to się udać. Jesteśmy jeszcze wzmocnieni tą maksymalną siłą. Tak jest. Pięknie. Nie przyznano następujących przedmiotów. A, super smocza kula. Okej. Dobra, jestem tego świadom. Widzę, że w takim razie można te smocze kule łatwo farmić, jeśli przechodzimy chyba jeszcze raz te same walki? だからこそ負けられない。俺は俺を超えるんだ。この位置ならお前も投資を回るまい。17号。なっ。やめろ。いやの、どうして? Co, czemu miałby przestać? Jedzie z nim. Jiren-san 脱落により第 11 宇宙 消滅でございます。 Tak jest. Fuck! Jalo! Oro, serdecznie!
ないか。俺はもう誰も失いたくなかったのに。Czekajcie. Kurde, to co, 17 się zdetonował? さて、残った戦士は3人のようですね。No właśnie, 3. どうやらうまくいったか。17号、おめ自爆したんじゃ。誰かさんたちほど俺は無鉄砲じゃないんでな。いざという時に備え身を隠していただけだ。なんだ、そんなに泣くほど優勝が嬉しかったのか。な、これはお前が。第七宇宙のお三方、願いは決まっていますか。No jasne, że tak. Majteczki, wiadomo. Trunks i pozostali zgodzili się poprosić Super Shenlonga o przywrócenie wszystkich zniszczonych wszechświatów. Ocaliwszy kosmos, wojownicy powrócili na Ziemię do swojego normalnego życia. Kilka dni po zakończeniu turnieju mocy Trunks decyduje, że nadszedł dla niego czas powrotu do przyszłości. Wszyscy zbierają się, aby pożegnać wyruszającego w kolejną podróż Trunksa. Trunks! Mirai no minna o ikikerasete tte omotta nara. Izu demo sōdan shite. Super Dragon Ball nara mata 1 nen go. Ta sama, ten sam wątek pożegnawczy. Arigatou gozaimasu. Demo Zenon-sama ya Hakaishin no ikari o katte uchiu o shōmetsu saseられ tara taihen desu kara. Więc tu chyba te drogi się łączą. Dragon Ball ni tayorazu jibun no chikara de kore kara no mirai o mamoritai to omou desu. 立派になったよな、トランクス。それに引き換え、17号のやつ、トランクスの出発の日だってのに。仕事なんだから仕方がないですよ。それじゃあ皆さん、お元気で。いつかまた必ず会いましょう。ああ、jednak jest 17. Proszę, proszę。I od razu zapamięci trzeba by było wykorzystać smocze kule. Dobra, czyli tak, mapa epizodu. Aha, to jest tu. Czyli jakbyśmy wrócili tędy. Tak, to tutaj mamy te rozstaje. Pytanie, czy coś jeszcze można tutaj zrobić. A tu jest jeszcze opcja do wyboru. Chociaż nie, to już zrobiliśmy. Pozostań w teraźniejszości. To już zrobiliśmy ostatnio i nie wiedziałem, dlaczego tam są strzałki. I mimo wyboru innego, wątek Trunksa z przyszłości. Zmęcz zamasu. A tutaj w drugą stronę co było? Sprawdźmy sobie, jak już jesteśmy przy Trunksie, to sprawdźmy sobie, co tutaj było. Szczegóły. Zmniejsz zdrowie zamasu. Drugie to jest no halo. Mapka, daj mi tu. Nostalgiczny tutaj będzie? Nie, dalej. Tu. Nie, tu tutaj. Zobaczmy. Bo my zmęczyliśmy zamasu, tak? A teraz zobaczmy, co innego można zrobić. Może trzeba go pokonać właśnie. Zobaczmy. Szczegóły walki. Zmniejsz zdrowie zamasu. Zmniejsz szybko zdrowie zamasu. Mhm. No to może być większy problem. Zwłaszcza jak mamy taki opening. Lipa? Dobra, spadła. Kurde, on to przyjął wszystko. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy spróbuj ponownie.
Z tego względu, że dostaliśmy mocno po ryju. Pacia Kamenda. Dostał? Dostał, dobra. Dzięki temu jesteśmy w stanie się doładować. Albo i nie. Kurde. No. Dobra, dawaj. Pytanie... No nie, no! Come on! Przecież był totalnie przed tobą, gościu. No, o co ci chodzi? Nie no, jak opening jest do dupy, to nie ma sensu tego kontynuować. Kontry. Dobra, odbity. No, i teraz nie powinien nam uciec. Okej. I ciul. Dobrze. Dadujmy się. Szybko, 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 zanim doleci. O kurde, trafił. Pierwszy! Bo on widzę, że coś kombinuje. No. Już odskakiwał do tyłu. Pewnie chciał zrobić jakąś kamehamę. Tylko musiał zwiększyć dystans. A, bo tu jeszcze jest zamasu. O, faktycznie, jak jest dwóch. Time machine nado tuyu omori ga maneita mono ni hoka naranai. Trunks. Jak ja nie lubię jego głosu. Jakby ktoś już za jaja ściskał. Oj, nie wiem czy trafi, bo on jest nad nami. Chociaż jest okej. Dobra. Dwa paski zdrowia. Idzie nawet, wydaje mi się, że szybko. Kurde. Dobra, odgoniliśmy go trochę. Dobra, teraz ja. Wjeżdżaj, 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 wjeżdżaj. Nie! Jak nie trafiłeś? Jak mogłeś tego nie trafić, stary? Jak mogłeś tego nie trafić? Przecież to był... On stał przed tobą, bez kitu. Pytanie, czy to wystarczy? Nie, musimy go chyba w 100% wyeliminować. No! No i w dupę. Co? Jaki bullshit! Trzymałem kurde ten blok. Jaki bullshit! Trzymałem blok. Gdzie to trafiło? W którą to niby stronę? Dobra. Wal się na ryj, idę sprawdzić, co tam Shenlong ma nam do zaoferowania za kulę. Jezu, jak ja nienawidzę tego zamasu. Jest taki złamas. Jeszcze Goku Black ujdzie, nie? Ale ten złamas jest takim gówniakiem. Co my tutaj mamy? Weźmy wszystko.
すごいすごい。Dobra. Naura, zakrupy i personalizacja. Nie przybądź. Tak jest, super Shenlong. Co tym razem od niego będziemy mogli sobie sklejmować? Dzień dobry. Dzień dobry, tu znowu ja. Nie za dużo tych życzeń. Chcę nowych strojów, chcę przedmiotów umiejętności. Przedmiotów umiejętności? Chcę więcej tytułów. Co to znaczy przedmiotów umiejętności? Super transformacja, błogosławieństwo wody, mistrzostwo cudów, pierścień Broly'ego. Przedmioty umiejętności, a te stroje? Strój Yamszy boskiego mistrza, strój Goku super i strój Vegety super. Poziom gracza. Poziom gracza nie, możemy te stroje, znaczy możemy te przedmioty umiejętności, bo wygląda to jak coś, co no jest jednorazowe, jakby nie patrzeć, nie? Więc weźmy sobie tą super transformację. Super transformacja jako przedmiot. Ciekawe, czy to jest jednorazowy przedmiot, bo jeśli tak, to trochę lipa. To już mogłem stroje wziąć. Nie. Tak. Dobra, wróćmy sobie do tego złamasa. Czyli musimy najpierw przebić się przez Goku Blacka, a później dopiero do złamasa. O Jezu. O Jezu. O Jezu. I... Dobra, jeszcze raz wkroczmy w to miejsce. Podejrzewam, że jeśli go szybko pokonamy, no to będzie po prostu nasze zwycięstwo i tyle, ale... Mogę się mylić. No teraz jak chcemy robić te wszystkie odnogi, no to niestety, no... Większość wymaga tego, żeby zrobić coś szybko, więc jak zostajemy po dupie na samym początku, to... O! O! Od czego to jest zależne? Bardzo chętnie bym się dowiedział, od czego zależne jest to... Tak, przyjął to co, na klatę? Że ktoś jest w stanie z tego gradu ciosów się oswobodzić? A ja czasami dostaję ten cały grat ciosów na twarz i nie jestem w stanie nic zrobić. Ani podnieść gardy, ani zniknąć za plecy. Nothing. Już zamasu? Szybko! No i to jest właśnie, to jest ten moment, o którym mówię. Nie jestem w stanie nic zrobić. トランクス、お前の愚かな選択が私の正義に火をつけ、人間ゼロ計画へと走る。Dobra, chyba trafimy, bo jest totalnie na pierdnięcie. Okej. お前が殺したも同然。俺はみんなを助けたかっただけだ。Dobra, poleciał, byle szybko się nie zreflektował. Dawaj. Największy problem jest taki, że jak ja mam tę przemianę, to jeśli on zacznie mnie atakować, to ja właśnie później nie mogę się w ogóle otrząsnąć z tego. Z nim najlepiej walczyć chyba w powietrzu, bo wtedy on bardzo długo leci na plecy. Dawaj. Co? Nie, no to jest ta... Ale to jest totalny bullshit. Aha. Dawaj, leżysz tam na ziemi. Nie, no come on! Bez jaj! Chłop, stał w miejscu! Minna no chikara o kaste kure! Tak!
終わりだ。Dwa razy misnąłem, nie? Ty musisz sobie jakiś celownik poprawić, trąc bez kitu. No dobra, czy to było szybko? Niby dwa razy nie trafiliśmy, ale czy można było zrobić to... o wiele szybciej? Nie wiem. Zaraz zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. O! Chyba jednak się udało, bo to jest inne. Trunks i pozostali uciekają z zamasu i wracają do teraźniejszości. W obliczu problemów z opracowaniem planu pokonania nieśmiertelnego wroga, Piccolo doradza użycie fali powstrzymania zła. Piccolo uczy Trunksa fali powstrzymania zła jako sposobu na pokonanie zamasu. Po udanym nauczeniu się nowej techniki, Trunks powraca z pozostałymi do świata z przyszłości. Tym razem zabiera ten słoiczek, czy nie? Po przybyciu Trunks rozpoczyna walkę z zamasem, szukając w międzyczasie szansy na użycie techniki uwięzienia. A, czyli jednak. Au. Czyli chyba tym razem nie zapomnieli. Nie bij. Jezu, Trunks, proszę cię. Czemu ty masz takiego zeza? A ja nie mam ki! Ja chciałem, kurde, zrobić dział Galika, a tu nie mam ki. Let's go! No! Jakbyś teraz nie trafił, byś był taki sam złamas jak ten zamas. O! Tak też czułem, że nie trafię. Tak też czułem, że nie trafię. To akurat zrobiłem źle. No jasne, ja unikam, on unika. Nawet mi się nie próbuj tutaj bufować. Nawet mi się nie próbuj bufować. Nawet mi się nie próbuj bufować. Ty, a to nie jest głupie. Patrzcie, on stoi w miejscu, próbując się naładować, nie? I wtedy jest, no, bardzo łatwy do obicia. Jest podatny na ataki dystansowe. Nie głupie. A my szybciej ładujemy sobie właśnie te zwykłe ataki. Utareru tabi fujimi de aru koto no yorokobi ni michi afureru. Suki o miseta na zamasu. Nani? Mafuba! Kurae! Mafuba! Nanda kono waza wa? 人間の力だとは人間風情が俺たち人間をなやった!ザマスを封印したんだ! Nice! A więc to tak się kończyło w tej odnodze. Trunks z powodzeniem używa fali powstrzymania zła do unieszkodliwienia zamasu. Bitwa jednak wciąż trwa. Goku i Vegeta nadal toczą walkę z Goku Blackiem i potrzebują wszelkiej możliwej pomocy. Zająwszy się zamasu, Trunks spieszy, aby dołączyć do walki przeciw Goku Blackowi. Trunks staje przeciwko Goku Blackowi, chcąc wykorzystać szansę na powstrzymanie tego, które od tak dawna sieje na świecie zniszczenie. Black!
トランクスだと？バカな。不死身のザマスを貴様ごときが倒したというのか。倒すことはできなくとも。Nie zdradzaj! Nie zdradzaj, stary! Ruin da to. Yoku yatta! Dou yara kisama no yabou mo owari no yō da na, Black. Zamasu ga fūin sareta kara nan da to iu no da? Kono ore ga iru kagi, ningen zero keikaku wa owaru koto wa nai. A możesz sobie znaleźć nowego Zamasu, okej? そうはさせない。ここでお前を倒し、お前たちの計画を止める。俺たち、人間が。Tak jest. Ale wydaje mi się, że to nie będzie aż takie proste. Zobaczmy na szczegóły walki. Powal Goku Blacka. Na takim domyślnym poziomie trudności. Ja zobaczę, jak to wygląda na mapie jeszcze, zanim z nim zawalczymy. Tak, to będzie blask nadziei i to będzie zakończenie alternatywne po prostu. Ale to już zrobimy sobie już w kolejnym odcinku i pewnie zaczniemy Goku Blacka. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, bye bye!